Siemanko, siemanko widzowie z tej strony, Łotwiczek, witam was. Po długim nieobecności na odcinkach witam was w odcinku z Worldboxa. To jest dość ciekawa gra, jak musicie zauważyć. Trochę poprawiłem się, kamerka jest. Co jeszcze, overlaya nie ma. I parę rzeczy poprawiłem. Jak wam mówiłem, stworzymy sobie idealną, można powiedzieć, cywilizację. Tylko, że muszę wulkan zniszczyć, bo będzie mi bardzo mocno przeszkadzał. Teraz deszcz. Jest git. Tu grafy. Ile FPS-ów? Fast spam, dostanie speed. Takie tam o, rzeczy. 430 FPS-ów mam. Więc stworzymy tutaj pierwszego człowieka. Dobra, damy te kilkanaście. I tutaj się rozbudowują się. W styczniu postaram się nagrywać, odnagrywać odcinki z FIFA. Postaram się. Lub jak chcecie, to możecie też pisać tutaj jakieś propozycje, co tutaj mam opowiadać. Lub jakieś mapy ściągać, lub same mody może polecać mi też. A tutaj możemy z... Tutaj możemy z krasnoludów tutaj o zrobić. Żeby mieli jak się rozwijać. Ludzie kontra krasnoludy. Zobaczymy, jaka cywilizacja zwycięży. Widać już tutaj statki, ludzie już mają. To plus dla nich. A tutaj powiedzmy, że orkowie by mogli być. Albo na jakiejś wyspie, o. Tutaj by mogli być orkowie. I zobaczymy, jaka tutaj cywilizacja będzie. Ta. Rozstanie królestw, kradzież granic. Tu. Zobaczymy, taka po prostu symulacja świata, jaka cywilizacja zwycięży tą wielkie wojny. Wpierw musimy trochę jeszcze poczekać, żeby tu mogło się w jakiś tam sposób rozwinąć. Pomogę im, dam wszystkim tutaj te surowce, żeby się mogli się rozwijać. O, dałem, niech się tam w jakiś tam sposób rozwijają swoją potęgę. Tu zobaczymy, co mają. 500 złota drewna i sporo kamienia mają. To jest też dużo. Mądry i silny jest tutaj król. Tutaj mam oczywiście edit items mam tu. Niestety nie będziemy korzystali ani z ulepszaczy. Powiedzmy, że to lat zejdzie rok 200, albo 150, wtedy włączymy te wojny i zobaczymy, kto zwycięży tą wojnę. A nagrodą dla nich, ta sytuacja, która zwycięży, będzie spore surowce i ulepszenie.
Ta gra ma już sporo lat, ta gra ma już, można tak powiedzieć, około 10 czy nawet 12 lat ma ta gra. Hardenit. Kurde, mówiłem, zero wojen. Dobra. Kradzież granic, dyplomacja. Tutaj, no niestety, ale muszę jeszcze. Jeżeli zgodzi na chwilę obecną, czyli czekamy do roku 180. Czekamy. Czekamy tutaj, jak się rozwiną, tu wyłączamy wojny i zobaczymy. I no, zostawcie mi sobie subskrypcję, zostawcie. I napiszcie mi w komentarzach, jakie gry byście chcieli zobaczyć na kanale. Jakieś fajne. Może nawet odcinki z Minecrafta, może przykłada Wolficzka. Może nagram taką serię, zobaczę jeszcze. To miała kiedyś sens, jak pamiętacie, Mikołaj Świry, to miało ogromny sens i ogromną oglądalność miało. Takie odcinki. Dobra, powoli możemy włączać tutaj wszystko. O, i zobaczymy. O, królewska armia została stworzona, więc coś się będzie się działo, coś. Może. I zobaczymy, jaka cywilizacja wygra. Pierwsze królestwo upadło. To są ludzie? No człowiek. Pewi. Takie jeszcze dobre, tutaj to 250 będą wojny. Dobra, też się ma spokój, ma widać. Jaka rasa zapanuje nad światem? Ludzie czy krasnoludy? Czy orkowie? Zobaczymy, widzowie. Czyli Rosjan, czyli tacy się jak ludzie by wygrali tą. Fajnie, więc mają tutaj najlepsze te. Te minerały mają tutaj najlepsze dostaną ode mnie. No to, że wygrali. A no i to
Będziemy kończyć. Zawsze taki krótki odcinek. Sorry. A co miałem dodać? O. Zapomniałem siebie dodać, więc tak ja wyglądam, więc dziękuję, że byliście. Cześć, siema.